To zacznijmy. Witam wszystkich na spotkaniu organizowanym przez Wigierski Park Narodowy. Bardzo się cieszę, że nasz dzisiejszy gość Marcin Kostrzyński przyjął nasze zaproszenie. Marcin Kostrzyński ma swój kanał na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie Marcin z Lasu i pewnie go znacie właśnie jako Marcin z Lasu, ale myślę, że nie jedna osoba zna jako Marcina Kostrzyńskiego, autora książek o przyrodzie, Gawędy o wilkach i innych zwierzętach. Jest totalnie rewelacyjna, serdecznie ją polecam, oraz Przyrodyjki, równie dobre. Marcin jest z wykształcenia dziennikarzem, leśnikiem, operatorem kamery. To jest obserwator i popularyzator przyrody. Tworzył, współtworzył wiele filmów i cyklicznych audycji, w tym Dziką Polskę. Marcinie, oddaję Ci głos, żebyś poopowiadał nam o zwierzętach. Najpierw Marcin przez 40 minut pokaże nagrania z fotopułapek i poopowiada o zwierzętach. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to zadawajcie je w komentarzach i na koniec spotkania na wszystkie pytania Marcin postara się odpowiedzieć. Prawda, Marcinie? Oddaję Ci głos. Różne rzeczy wykonuje, a nie ma takiego zawodu przyrodnik, popularyzator, jak powiedziała Ela, więc ja trochę się podpieram dziennikarstwem. Dużo dało mi to, że od dziecka chodziłem po lesie i tak naprawdę można wiedzieć o zwierzętach bardzo wiele, ale praktyka jest najważniejsza, czyli wiedza jest taką podstawą, ale musimy jak gdyby działać instynktownie, ponieważ żeby dobrze filmować zwierzęta, dobrze je podpatrywać, nie wystarczy tylko taka sucha wiedza z książek, ale jednak potrzeba jeszcze trochę takiego doświadczenia czysto terenowego i dlatego wszystkich Państwa zachęcam, jeżeli macie tylko czas, ochotę i możliwości, korzystajcie z tego terenu jak najbardziej, zwłaszcza jak teraz taki spadł świeży śnieg, właśnie jak z Elą przed chwilą rozmawialiśmy, to przecież to jest taka radość, ja już nie mogę się doczekać, kiedy rano pojadę do lasu, najpierw pojadę, a potem pójdę, właśnie po to pójdę, żeby zobaczyć tych tropów jak najwięcej. Bo tak naprawdę po takim świeżym opadzie śniegu człowiek się dowiaduje, co w ogóle w tym lesie się dzieje, bo mamy wrażenie, że taki las może jest pusty, a tak naprawdę to tam dzieje się bardzo wiele. Przygotowałem taki przekrojowy film, zmontowałem specjalnie na tą okazję, on ma 30-35 minut zdaje się. To są takie zdjęcia, które zrobiłem przez dłuższy czas. Filmuję jak ja filmuję, właśnie co ja robię, żeby zwierząt nie stresować. Wymyśliłem sobie taki system automatycznych kamer. Na początku były te kamery, które włączały się rano, właśnie ja je włączałem rano i nagrywały przez cały dzień. No potem je modyfikowałem, no teraz już mam taką wersję naprawdę wypasioną, która działa przez 12-14 miesięcy bez mojej ingerencji i to dopiero przynosi efekty. Ja wiem, że to może dziwnie brzmi, że ta kamera jest na przykład przez pół roku zasypana śniegiem, ale dzięki temu to zwierzęta się tak przyzwyczajają do jej obecności, że zachowują się w 100% naturalnie. Dobrze, to ja już teraz włączę film i będę go po prostu na żywo komentował. Już teraz się nauczyliśmy, bo nawet zrobiliśmy próbę, jak to wszystko zrobić, żeby to dobrze działało. Jakie miejsca wybieram do filmowania? Właśnie takie jak to, czyli wyjątkowo ładne, czyli takie, gdzie kadr będzie po prostu interesujący. Tutaj taki delikatny strumyczek płynie, jest taka świeża zieleń, to z jednej strony wiadomo, że przyjdą sarenki, a wraz za nimi przyjdą drapieżniki, bo tam pojawił się wilk, nie wiem, czy Państwo widzą w lewym górnym rogu ekranu. Podobnie z kunami. Kuny pospolite, ale jednak, żeby ładnie zrobić kunę w takim snopie światła jak to, trzeba się bardzo natrudzić, bo to jest nocne zwierzę i niechętnie daje się tak naświetlać. Ma bardzo czuły wzrok i to słońce trochę męczy kunę i to nie ma komfortu. A dowiedziałem się, że ona pije wodę w tym miejscu, ponieważ zawsze tam krzyczały ptaki, ostrzegając się. O, a tutaj moi absolutni ulubieńcy. Ja w ogóle powinienem zrobić takie spotkanie tylko o dzikach,
O nich można mówić całymi godzinami. To jest najsłodsza malwinka, najkochańszy dzik na świecie. Ja właśnie dzisiaj przed chwilą przyjechałem od siebie z lasu. Tam niestety nie mam internetu, bo to jest taki strumyczek, który płynie, dosłownie wypływa spod mojego domku. I jak widać, te wszystkie kulawe sieroty idą do mnie, bo wiedzą, że tam mogą liczyć na pomoc. Czyli malwinka i chrumcia. Chrumcia była znacznie większa, wcale nie była taka mała. I ona znalazła sobie chłopaka w tym roku, z czego jestem bardzo dumny, bo znalezienie chłopaka przez dzika nie jest wcale takie oczywiste i łatwe, jakby się to wydawało. Więc jest teraz w wysokiej ciąży, dlatego ja bardzo dbam, żeby jej tam niczego nie zabrakło. A to jest ta sama malwinka, która wtedy szła taka troszkę kulawa. I na pierwszym planie, po prawej stronie, ja zrobię chwilę pauzy, jest jej ulubiony synek, po prawej stronie ekranu, który się nazywa Pierdzik. I proszę zobaczyć, jak malwinka będzie wychowywała Pierdzika, czyli podejdzie do niego i powie: przepraszam, Pierdziczku, czy mógłbyś się odrobinę przesunąć, ja też chciałabym coś zjeść. No przesuń się, Pierdzik, tam. Ale to jest właśnie taka cudowna, dzicza szorstkość. One może wydają się w stosunku do siebie takie szorstkie, ale proszę zobaczyć, jak potrafią być cudowne. To jest taka rodzina dzicza, która 10 lat temu ze mną mieszkała i się tak zintegrowaliśmy, że ja nie byłem w stanie pójść do lasu sam, bo zawsze za mną biegły dziki. Biegły, kwiczały i to procentowało czymś niezwykłym, ponieważ inne zwierzęta nabrały takiego rodzaju, nie wiem, szacunku z jednej strony, a z drugiej strony zainteresowały się tym i przychodziły do tego domku i nadal przychodzą jako do miejsca, gdzie można uzyskać pomoc i jest przede wszystkim spokój, bo te zwierzęta sobie dobrze radzą w lesie, no ale jak jest taki karmik dla ptaków, jak ten, który Państwo widzą, to można zawsze zjeść coś i posilić się zupełnie ekstra. W ogóle z filmowaniem zwierząt jest tak, że trudno jest zachować taki złoty środek, czyli robić ciekawe ujęcia, takie jak to, a z drugiej strony nie krzywdzić zwierząt, bo jednak każda nasza obecność w lesie, czy filmowanie, czy zbudowanie czatowni powoduje stres u tych ptaków, a ja staram się znajdować rozwiązania takie, które są bezpieczne. I to jest proste rozwiązanie, bo to jest automatyczna kamera, która nagrywa cały czas, a to był wodopój i postawiłem lustro, żeby ten ptak podszedł naszej bliżej. A tu z kolei to już jest bardzo wypracowane ujęcie błotniaka stawowego, który ląduje przez tarczę wschodzącego słońca. Trochę szybko galopuję, ale mamy 25 minut, to jest bardzo mało czasu. Ja znów zrobię małą pauzę, bo powiem Państwu o takiej mojej idei, która jest dla mnie bardzo ważna. Idei, żeby przybliżać młodym ludziom polską przyrodę. Bo nadal jest tak, że oni znacznie więcej wiedzą o przyrodzie Afryki, Australii, a nasza przyroda wcale nie jest słabsza, nie jest mniej interesująca, tylko w jakiś sposób nie ma oferty dla tych młodych ludzi. Dlatego wymyśliłem takie krótkie historie, krótkie opowiadania, które nazwałem przyrodyjki. I taką, chociaż to jest opowiadanie dla dzieci, to Państwu taką przyrodyjkę opowiem, żebyście wiedzieli, jaka jest moja idea i dlaczego takie historie opowiadam. Ponieważ myślę, że opowiadane historie są najfajniejsze. Tak jak kiedyś opowiadano nam historię, jak byliśmy dziećmi, i tak samo opowiadano naszym dziadkom i pradziadkom, i babciom i prababciom. Tak teraz ja próbuję dzieciom takie historie opowiadać. A to jest historia o tym, że wyjątkowo czujnymi zwierzętami w lesie są łanie, ale tylko te, które mają cielęta. To właśnie łania prowadząca ciele prowadzi całe stado jeleni. I sfilmowałem jelenia byka, który spał, jednego, drugiego, ale nigdy nie sfilmowałem łani z cielęciem, bo gdy ona poczuła mój zapach, natychmiast odskakiwała. To dlatego, że tak bardzo dba o bezpieczeństwo swojego cielęcia. Aż pewnego dnia spadł deszcz i one położyły się tak blisko, że mogłem je filmować, a później jak ruszyły, to przeszły właśnie tuż koło mnie. Tak, że bliżej się właściwie nie dało. I wtedy zrozumiałem, że właśnie deszcz jest takim magicznym
magiczną gumką, która zmywa zapach człowieka, która dzięki temu, że liście pachną tak bardzo intensywnie, to ten zapach człowieka jest neutralizowany. I dlatego jak zbliżała się taka burza, wziąłem kamerę, wypłukałem. Jak widzą Państwo, mam ubrane rękawiczki i staram się w tych rękawiczkach zawsze te kamery zakładać. Nawet owijam sobie kolano folią, by też tego zapachu nie zostawiać. I w końcu zostawiłem kamerę z taką dużą baterią, z dużą kartą pamięci. Tylko to, co mówiłem na początku, przecież ten las jest bezkresny i skąd wiem, że akurat przyjdzie po deszczu łania przed kamerą i skąd wiem, że ona się tam położy? Oczywiście nie wiem i to jest to, co się zyskuje, jak człowiek bardzo dużo chodzi po lesie. Po prostu to zależy od wiatru, zależy od wielu czynników. Sam nie wiem, od czego zależy. To jest po prostu kwestia wyczucia. I się udało. Ona rzeczywiście położyła się przed kamerą, ale zanim zaczęła przeżuwać, to ciągle coś ją niepokoiło. A to był jeleń byk, jej partner. Mimo, że jeszcze nie było to takie właściwe rykowisko, to on już był cały podniecony, no bo to sezon godowy jeleni, zawsze można stracić żonę. Dlatego podszedł z boku, myślałem, że on się koło tej łani położy i będzie jej pilnował, ale uznał, że pewnie tamte jelenie byki są mocniejsze i spłoszył ją sprzed kamery. Właściwie to doświadczenie sprawiło, że teraz zostawiam kamery zawsze przed deszczem i następnego dnia już są świetne nagrania, bo deszcz zmywa strach i deszcz zmywa zapach człowieka. I to też jest ujęcie, które właśnie pierwsze z wilkami zrobiłem i właśnie muszę zrobić pauzę, żeby Państwu powiedzieć, bo tych wilczków jest 6 i w tym roku jeden z tych pięknych wilczków stał się tak zwaną samicą alfa, czyli mamą tej wilczej rodziny, następnej wilczej rodziny i mam takie fory, jakie w tym roku miałem fory u tej rodziny wilków, tak ja w ogóle nie myślałem, że kiedykolwiek coś takiego mi się przydarzy, ale od początku. Wiedziałem, gdzie jest lisia nora, zostawiłem kamerę, taka, która właściwie nagrywała bez przerwy. Przez pierwsze 3 dni nic się nie działo. Wilki przychodziły tylko w nocy, ale 4 dnia przyszedł z wilczkami ojciec. I to jest niesamowite, bo to jest właśnie pierwszy kontakt tych wilków z tą kałużą w tym miejscu. Były, na pewno nigdy prędzej nie były, bo widać wyraźnie, ja to troszeczkę cofnę, że one boją się swojego własnego odbicia i naprawdę nie wiedzą, czym jest woda. Próbują tą wodę gryźć, dotykają nosem i dopiero tata pokazuje im, że można pić coś więcej niż mleko mamy, można pić wodę. I jakie to jest niezwykle istotne, że nawet tak wydaje się oczywiste rzeczy muszą być pokazywane i zwierzęta po prostu uczą swoje dzieci, nawet tego, że trzeba się napić wody z kałuży. A ja oczywiście chciałem tych zdjęć więcej. Jak to zrobić, żeby wilk podszedł tak jak ten dzik do kamery i zaczął obąchiwać obiektyw, żeby taki portrecik zrobić? No właśnie, to jest cała tajemnica, że ja niechcący pobrudziłem kamerę masłem i te dziki to masło wyczuły z tak dużej odległości, że przybiegły i zaczęły wąchać. Skoro zadziałało to na dziki, to pomyślałem, że pewnie tak samo dobrze zadziała to na wilki, dlatego przykręciłem GoPro do drzewa, posmarowałem troszeczkę masłem, no i okazuje się, że na początku nie działało, bo ten wilczek jest taki trochę, a następny podchodzi i oczywiście zaczyna wąchać i nawet oblizywać wszystko to, co tam z masełka było dookoła. No i prócz portretu to nagrało się też jeszcze zabawy wilków. Ten obraz nie jest wyraźny, dlatego że tam wszędzie jest masło, na obiektywie jest właśnie masło wszędzie, ale jaki one ogromny postęp zrobiły, bo tak jak były przerażone i bały się tej kałuży, tak teraz bawiły się korą, bawiły się patykami, aż w końcu znalazły kabel USB, no i tą kamerę bardzo szybko rozłączyły, a bez zasilania zewnętrznego kamera po prostu wyłączała się i nie nagrywała dalej. Dlatego następny model kamery musiałem zrobić już taki wilkoodporny, czyli
czyli ukryć kabel przede wszystkim i zakopać akumulator, bo to wtedy jeszcze używałem dużych żelowych akumulatorów gdzieś tam pod drzewem. I zrobiłem też dwie kamery, żeby na wszelki wypadek mieć no, drugą kamerę sprawną, jeżeli jedna przestanie nagrywać. No i jakie było moje zdziwienie, że tam tak bardzo dbałem, żeby nie było żadnego zapachu ani człowieka, ani masła, a mimo wszystko wilki, jak tylko te kamery znalazły, zaczęły próbować, szukać, zdejmować korę zębami, jak to przed chwilą było widoczne, a tak naprawdę one nie szukały kamer, one szukały kolejnej zabawki, bo tak jak psy, jak inne inteligentne zwierzęta, bardzo lubią się bawić. Bawią się patykami, jak ten wilk, który ma z tyłu jakiś kawałek sosnowego patyka, ale jednak kabel ma tą przewagę, że jest miękki i można zorganizować wilcze zawody w przeciąganiu liny. I zupełnym przypadkiem udało mi się nagrać taką scenę, która potwierdza, że właśnie małe wilki potrafią już współpracować. Tutaj jeden nie był w stanie sobie poradzić z urwaniem tego kabla, ale proszę zobaczyć, że są wyraźnie współpracują. Znaczy ustawiły się w jednej linii, tak jakby doskonale znały prawa fizyki. Wiedziały, że jeżeli ustawią w linii, będą równo ciągnąć, no to wtedy ich siła się podwoi i będą miały szansę zdobyć tą nową zabawkę. Chociaż ja im bardzo utrudniłem życie, niechcący oczywiście, ponieważ ten kabel był bardzo mocno zamocowany jeszcze takim węzłem bezpieczeństwa przymocowany do drzewa. No ale jak widać, skoro wilk jest w stanie poruszyć drzewo, to prędzej czy później jest w stanie też zdobyć taką nową zabawkę. Ja później poszedłem do tej nory i znalazłem fragmenty tego kabelka. To on był tak wyeksploatowany, był tak pocięty wręcz na małe kawałki, czyli ta zabawka była fenomenalną zabawką, a dzięki temu, że właśnie jeden z tych dwóch wilków, które teraz Państwo widzicie, obecnie jest najważniejszą matką wilczej rodziny, to właśnie dlatego mam takie chody, bo jednak się dobrze kojarzę. W jaki sposób mój zapach kojarzy się z taką dziecięcą zabawą. A to jest jedna z moich czatowni, którą Państwu szczerze polecam, bo ona jest niewykrywalna. Jeżeli będziecie Państwo szli drogą, czy ktokolwiek będzie jechał tą drogą, czy szedł, nie zobaczy, że tam jest czatownia. A ja wkopuję takie beczki, w tej chwili mam tych beczek wkopanych 17 i wieczorami, czy wieczorem idę, albo z latarką, albo jakoś ubrany bardzo jaskrawo, żeby nie pomylił mnie żaden myśliwy z dzikiem. I jak widzę, że nikogo nie ma, to wtedy zdejmuję wieko, wskakuję do środka. Nie muszę się specjalnie ciepło ubierać, bo tam jest naprawdę taki mikroklimat w tej beczce. Siadam na dnie, przykrywam wiekiem i albo steruję tymi kamerami przez Wi-Fi. Mam też kamerę taką u góry. Mam też wersję taką, gdzie mogę kamerę postawić na statywie i oprzeć o brzegi tej beczki, filmować przykryty siatką maskującą. I sam system jest naprawdę świetny, bo jak widać, nawet takiego starego jelenia jestem w stanie dobrze sfilmować, chociaż czasem jest takie właśnie przestrach, że gdzieś jest zapach człowieka, a tego człowieka nigdzie nie widać. Wśród takich różnych dziwnych rzeczy do filmowania to też próbowałem kiedyś zrobić mechanicznego bobra. Sama idea była genialna, ponieważ wielokrotnie obserwowałem, jak dzikie kaczki, dzikie gęsi kompletnie nie boją się takich żywych, normalnych bobrów. Wręcz odwrotnie, taki bobr jest uznawany za głównego architekta budowniczego, istotę, która dużo dobrego robi w lesie. Dlatego pomyślałem, że jak zrobię mechanicznego bobra, to będę tak samo wśród tych gęsi pływał i filmował. Jak widać, samo urządzenie wyszło mi znakomicie. Bobr pływał lepiej niż myślałem. Łudząco jest podobny do prawdziwego bobra. Może to złudzenie jest trochę takie na wyrost, ale podobny jest. Kamera w nosie wszystko rejestruje, więc płynę dalej, ale gdy tracze go zobaczymy, to było takie właśnie ratuj się kto może. A bobr normalny, żywy, prawdziwy, mówię, żeby się Państwo nie pomylili z moim, wygląda w ten sposób. Natomiast mój, no ja wiem, że są pewne niedociągnięcia, no niestety bardzo płoszył ptaki, nawet te kaczki, które normalnie jadły z ręki, to odlatywały z daleka na widok tego bobra. Także to była ślepa uliczka, bóbr od tej pory jest u mnie w piwnicy i nie filmuje za pomocą bobra. A tutaj jest gatunek, o którym też dużo można by było mówić. Chociaż może zacznę od tego, że bardzo mnie boli sezon łowiecki na lisy, który się rozpoczyna od Dnia Dziecka, od 1 czerwca.
co jest nieuzasadnione, bo w czerwcu takie, te listy są filmowane, nie wiem, 3, 4 czerwca z matką razem. One są jeszcze małymi dziećmi i nikt nie je lisiego mięsa, nikt też nie używa skór letnich lisów, a brak matki to jest naprawdę tragedia. Proszę zobaczyć, ten lis obudził się rano, wstał, wyszedł z nory, a nie ma ani mamy, ani małych lisków, czyli ani rodzeństwa nie ma dookoła. Ja się martwię chyba bardziej niż on, bo też przyszedłem nad ranem i nie wiem, co się stało. Dopiero potem zrozumiałem, że matka wyprowadziła lisy z nory, a on po prostu zaspał. No ale tak to jest w przyrodzie, że mamy bardzo dbają o te swoje dzieci. Doskonale wiedzą, kto jest kim w lesie i mają duże poczucie odpowiedzialności. No i mama wróciła po tego śpiocha, jak przeliczyła, że jednego brakuje. Z kolei to jest też trochę taka moja porażka, a miał być sukces, bo no ja wiem, że można robić w lesie rzeczy kreatywne, ale do końca ten margines nieprzewidywalności jest bardzo duży. No bo dlaczego ten żuraw i dzięcioł duży uderzają w moją kamerę? Ponieważ chciałem sfilmować strzyżyka. Nawet zrobiłem taką specjalną podpórkę, gdzie on miał usiąść przed kamerą. Ustawiłem odpowiednią ostrość, wszystko zrobiłem, tylko jak zwabić strzyżyka, żeby on zechciał przylecieć tuż przed obiektyw. I wpadłem na taki pomysł, że przecież na strychu, w tym moim domku w lesie, zawsze po zimie jest bardzo dużo zdechłych much, które gdzieś tam wychodzą i pod oknem leżą. I postanowiłem, że przykleję te muchy do kamery, dookoła obiektywu. I w ten sposób będę wabił małe ptaki, dla których taka mucha jest całkiem niezłym posiłkiem. Ale czym przykleić muchę? Wpadłem na pomysł, żeby użyć lukru, takiego jak do pierników. I każdą muchę dokładnie moczyłem w tym lukrze, przyklejałem do kamery i zupełnym przypadkiem odkryłem, że mucha w cukrze to jest jakiś mega przysmak i nawet duży żuraw czy dzięcioł bardzo chętnie taką muchę zje i po prostu strzyżyk nigdy nie miał okazji, żeby się dopchać. Jak już mówimy o takich wynalazkach, które z kolei przerosły moje oczekiwania, to jest taki mechaniczny wilk, którego zrobiłem. Chciałem z kolegą, właśnie chciałem, no koniecznie chciałem sfilmować reakcję koni huculskich na widok wilka, ponieważ według książek ta reakcja jest bardzo taka spektakularna. One chronią źrebięta, ustawiają się w takim kółeczku. Próbowaliśmy psa, ale jak widzą państwo, tylko super wilk mógł podołać temu zadaniu, bo na psy konie na wsiach w ogóle nie reagują. Tych psów jest zdecydowanie za dużo. Także wilk wyszedł mi naprawdę taki wyrazisty. Specjalnie zrobiłem duże zęby, duże oczy, żeby mimo, że był jeszcze daleko od koni, to miały wrażenie, że on jest bliżej niż w rzeczywistości. I wszyscy się ze mnie śmieli, że to nie zadziała, ale jak widać zadziałało perfekcyjnie, aż za dobrze, ponieważ konie uciekły na widok wilka, potem się przegrupowały i rzeczywiście ogiery biegły w stronę wilka, a klacze ze źrebiantami były za górą na takim wzniesieniu i w takim januszku chroniąc te najsłabsze osobniki. Niestety wilk okazał się nieodporny na wiatr i na koniec spadł. Ale to pokazuje coś jeszcze bardzo ważnego, że ten instynkt taki obrony przez drapieżnikami rzeczywiście działa, mimo że to są udomowione zwierzęta, to reagują dokładnie tak samo jak koniki polskie, czyli tarpany, poprzednio tarpany. Jak już pokazywałem wilka takiego sztucznego, to teraz chciałem pokazać prawdziwego i najlepsze ujęcie, które udało mi się zrobić. To było takie moje marzenie, żeby wilk wszedł w kadr, zatrzymał się i żeby z tego kadru wyszedł, możliwie na środku. Bo to jest ogromne wyzwanie i żeby to zrobić, to albo kamera musi cały czas pracować, no bo ona nie może być na czujnik ruchu, albo wyzwalać ją muszę przez Wi-Fi. Właśnie znalazłem taką górkę w lesie, na którą codziennie, niemalże codziennie wychodziły wilki i wystarczyło tylko z dużej odległości włączyć kamerę, zanim ten wilk wejdzie w kadr. Próbowałem kilka razy, aż w końcu mi się udało. Proszę państwo, sami ocenią efekt. Idzie wilk, zatrzymuje się perfekcyjnie w środku kadru. Jest bonus, ponieważ zobaczył coś tam ciekawego na horyzoncie, przywarował i dopiero teraz obrócił głowę, jak kamera. Się troszkę przestraszył, ale nie jakoś strasznie.
Także jak się dużo pracuje, to można zrobić całkiem dobre ujęcia. A to drugie z kolei najlepszy ujęć z wilkami. To jest wilk, który kąpie się w kałuży, otrzepuje się także pod słońce, że widać pojedyncze krople wody. Jeszcze raz Państwu to cofnę i nawet trochę zwolnionym tempie pokażę, bo nie jest prosto tak ustawić kamerę. Oczywiście to w dużej mierze przypadek. Ach, to teraz szybko robię pauzę, bo na pewno znają Państwo taką historię o babci czerwonym kapturku, no to właśnie udało mi się zrobić dementi tej historii i udowodnić, że bajka o czerwonym kapturku nie jest prawdziwa. To jest taka polanka w lesie, właśnie bagienko, gdzie mam zakopaną beczkę, ponieważ jak widać, to ten brązowy punkt na pierwszym planie to jest durujowy łosi. No i tam siedzę w tej beczce, komfortu tam dużego nie ma, da się wysiedzieć, ale rano zamiast łosia z krzaku wychodzi babcia, która zbiera żurawiny. I to od razu uniemożliwia mi wyjście z beczki, żeby babci krzywdy nie zrobić, bo może się przestraszyć, że ktoś wyłazi z bagna. I czekam, czekam, a tutaj patrzę, a pod drzewem siedzi wilk i też czeka na babcię. Więc jak wilk, babcia, od razu uznałem, że trzeba filmować, natomiast babcia nieprzerwanie zbiera żurawiny. A gdy poszła tam odrobinę dalej, to wilk spokojnie wszedł na bagienko, pomąchał te trawy i poszedł w drugą stronę. No właśnie, także Państwo już widzą teraz i wiedzą, że wilki nie są groźne, ale teraz jeszcze jedna z wilkami historia, właśnie z borsukami, bo to są dwa borsuki, które dużą więź mają ze sobą. To są takie naprawdę prawdziwe rodziny i właśnie taką zagadką to są borsucze nory. Wiem, że to może być taka, co to za zagadka, no po prostu to są nory. Ale dla mnie fascynująca, ponieważ nikt tam nigdy się nie dostał do środka. Te nory są niezwykle rozległe, kopane są przez setki lat czasami, przez pokolenia borsuków, więc są bezkresne. Ja nigdy nie spenetrowałem do końca takiego labiryntu nor. Są tam pułapki, są komnaty, są kominy pionowe do góry. A jak już mówię o kominach, to jest komin mojego domu w lesie. No i sikorka, która na tym kominie wylądowała, ale sama sikorka nie jest bohaterem tego filmu. Proszę patrzeć uważnie, ponieważ jej drapanie i hałas wyciągnął z komina właściwego mieszkańca, czyli puszczyka. Pięknego, brązowego puszczyka, który dzisiaj też mnie witał, siedząc na kominie. Aha, no właśnie. Jak już mówimy o niezwykłych ujęciach, przepraszam, to jest ujęcie, nietypowe ujęcie rysia. Zupełnym przypadkiem znalazłem w lesie podrapany pień, takim pazurkowaniem, jak to robią koty. I skoro przychodzi tu ryś i pazurkuje, to pomyślałem, że trzeba na przyległym drzewie umocować maleńką kamerę, najmniejszą jaką mam z mojego zestawu, taka gdzie czujnik ruchu jest osobno, i żeby spróbować tego rysia sfilmować. Okazało się, że ten ryś przyszedł i jeszcze był zdenerwowany pojawieniem się kamery w jego rewirze i postanowił ją zaznaczyć. Ale ta kamera sama w sobie okazała się niezwykła, ponieważ ten zapach rysia jest tak rzadki i przez tyle pokoleń jeleni nie było go w lesie, że właśnie każde zwierzę, które przechodziło, musiało pomachać kamerę i sprawdzić, jak to wygląda. Aha, tu jeszcze pokażę Państwu takie jedno z moich najładniejszych ujęć, takich klimatycznych. Ja teraz niedawno sfilmowałem znów tą rodzinę wilków, bo ona w zeszłym roku miała młode po długiej przerwie. I w tym roku matka jest ta sama, ojciec jest ten sam. I było to 14 wilków, które przeszły przed kamerą. Tu jest trochę mniej, bo jest 8, bo jeszcze nie było młodych. Ale samo ujęcie jest takie bardzo ładne, bardzo plastyczne, bo pierwsza przychodzi matka. Teraz przychodzi ojciec całej rodziny. Jeszcze zatrzyma się tak, uwaga, stop. Nie patrz w kamerę, idź dalej, zupełnie tak, jakbym go reżyserował. Przez to, że to jest taki rudy wilk, bardzo charakterystyczny, to jak go nagrałem teraz jesienią, to wiedziałem, że z całą pewnością to jest ten sam osobnik. Dlaczego one są takie rude? No to jest tak jak z ludźmi. Ludzie też są rudzi, są blondynami, są ciemni. To nie jest nic jakiegoś takiego złego. W Ameryce Północnej ta różnorodność ubarwienia wilków jest jeszcze silniejsza. Są wilki śnieżno-białe, są zupełnie czarne. Ale tutaj te wilki idą tak zupełnie swobodnie. Ale proszę zobaczyć, to jest wilk, który dołączył do tej rodziny, ponieważ w sąsiedniej rodzinie
matka tego wilka i ta wilczyca z tej rodziny są siostrami. Obydwie samice alfa są siostrami. Jak on zareagował, jak szybko uciekł, gdy tylko dotknął nosem miejsca, gdzie klęczałem. I to właśnie pokazuje, jak ważne jest to, żeby zwierzęta znały nasz zapach, bo ten wilk, który mnie zna, zna mój zapach, kompletnie nie zareagował. On wie, że to ja zostawiam tam te kamery. Zresztą podobnie z kunami. One wiedzą, co i jak. A tutaj wiewiórka, która pomaga mi, zdjęła po prostu sam mech z kamery, który zasłaniał. Potem wniosła go do dziupli. A tu też takie niezwykłe ujęcie, bo pokazuje świat, jaki widzą korniki. I taki kornik sobie swobodnie żyje w drzewie, a tutaj naraz pojawia się ktoś z takimi czerwonymi portkami, gdzieś tam stuka, puka. Ja sobie myślę, tylko nie w obiektyw. A on oczywiście prosto w obiektyw. Dzięcioły mają niestety tak ostry dziób, że zawsze te powłoki są porysowane. A dzięcioł czarny, jak uderzy, to jest w stanie stłuc, czy tak przestawić tą soczewkę, że właściwie obiektyw jest do wymiany kompletnie. A niestety one są bardzo zainteresowane takimi okrągłymi przedmiotami. A tutaj kuna, która czyści mi obiektyw, który się zabrudził od czegoś, ale kuny robią wszystko byle jak. Jak widać, to ten efekt był całkiem kiepski. Za każdym razem borsuki sprawdzają, gdy pojawi się kamera. One są niezwykłe pod tym względem. Są bardzo spostrzegawcze. Wiedzą dokładnie, co i jak. I to jest jedno z moich ulubionych ujęć, bo pokazuje taki relaks. To właściwie jest początek rykowiska. Taki jeleń w spa, który zabezpiecza się w tym błocie przed muchami jelenimi i tak zupełnie swobodnie i szczęśliwie sobie tam leży. A tutaj współpracujący lis, który kadruje, czyli przekręca kamerę, tak żeby kamera patrzyła w dół i dzięki temu udało się bardzo ładnie sfilmować ludzika, bo gdyby tej kamery nie przestawił, to ten ludzik by się nie nagrał tak ładnie w całości, także chwała dla lisa, że on potrafi lepiej kadrować niż ja. A tu kawałek dalej. To właśnie było największe wyzwanie, bo uszy zająca są tak czułe, że on zawsze był w stanie usłyszeć coś dziwnego, co z kamery się wydobywa, jakiś dziwny dźwięk. I trudno było zająca sfilmować, a z takich niezwykłych ujęć to kot, który podbiegł do kamery, zupełnie tak jakby wiedział, że tam ona jest, żeby zrobić sobie, żeby zaistnieć w internecie. Jeszcze z takich rzeczy, którą Państwo mogą sobie zrobić i które teraz na pewno będę używał, jak śnieg spadł, to są takie nakładki na buty, żeby mylić myśliwych i kłusowników, żeby nie wiedzieli, gdzie ja filmuję. Używam to głównie, jeżeli filmuję zimą wilki, albo obserwuję nawet, czyli chodzę tam, gdzie są ich ostoje. A właśnie jak już mówię o takich wilczych ujęciach moich marzeń, to gdy byłem młodym człowiekiem, to pierwszy raz w życiu widziałem wilki w Bieszczadach, jak szły zamarzniętym sanem. I od tej pory zawsze mi się marzyło, żeby sfilmować wilka, który idzie zamarzniętą rzeką i udało mi się takie marzenie zrealizować. Fajnie, że ta rzeka nie jest do końca zamarznięta, że widać, że to jest, no i proszę, 35 minut minęło i to dosyć szybko. Czy jeszcze ktoś jest? Czy już w ogóle sam zostałeś? Ja widzę, że jest wciąż 40 uczestników. Jesteśmy wszyscy. Ja słucham ciebie z wypiekami na policzkach. Chętnie bym pooglądała jeszcze więcej. Czy są może jakieś pytania od uczestników? Proszę zadawać na czacie. Mi się nasunęło kilka pytań. Od pani, jeżeli pani mogę zadać pierwsze pytanie. Kot, który ogląda... Siedzi i ogląda. Tak, bo mówisz o obserwacji przyrody, ty masz rewelacyjny sprzęt, znasz bardzo dobrze przyrodę, ale ktoś, kto jest takim początkującym przyrodnikiem i by chciał pójść do lasu i zobaczyć zwierzęta, jakie byś, co byś poradził, jak najlepiej obserwować zwierzęta w lesie z radością dla nas, i tak, żeby nie robić zwierzętom krzywdy, tak? Radziłbym więcej czasu siedzieć na przykład. Czyli idziemy w ładne miejsce, jest jakaś polanka, płynie jakaś rzeczka, wystarczy tylko pomyśleć, z której strony wieje wiatr. I w ogóle tam idziemy, to tak iść, żebyśmy usiedli pod wiatr. I trzeba po prostu usiąść i
nie żałujmy tego czasu, bo te 15 minut, pierwsze 15 minut, kiedy nic się nie będzie działo, to jest nic, a po 15 minutach, jak się wszystko uspokoi, to czasami nie wiadomo, gdzie, czy w którą stronę patrzeć, bo tyle rzeczy ciekawych się dzieje dookoła. Także radziłbym zaopatrzyć się w lornetkę. Nie musi być to droga lornetka, ale już lepiej, żeby była taka nie za 200 zł, bo taka to później i tak do niczego się nie nadaje. I usiąść pod drzewem i też proszę pamiętać, żeby zawsze o wietrze, żeby siedzieć pod wiatr z jednej strony, a z drugiej strony, żeby nie wykonywać gwałtownych ruchów. Czyli jeżeli nawet podnosimy lornetkę do oczu, to nie robi tylko szybko, tylko jak gdyby w zwolnionym tempie, ponieważ zwierzęta są bardzo wrażliwe na ruch. Każdy ruch je niepokoi, podnoszą głowę. Jeżeli podniosą głowę, bo ten ruch zauważą, to trzeba wtedy przez chwilę nie poruszać się rękoma, nie robić nic, dopóki taka sara nie zacznie się znowu paść i wtedy możemy spokojnie podnieść lornetkę do oczu i ją obserwować. Pojawiły się pytania. Pytanie od Marcina. Czy coś więcej może Pan powiedzieć o sprzęcie zasilaniu? I to drugie pytanie, które się łączy od Bartka. Ile ma Pan kamer? Znaczy właśnie te kamer w tej chwili mam 7, które pracują. Mam dużo takich do serwisowania, muszę je wszystkie zrobić, ale no ciągle miałem jakieś, dużo pracy niestety. No w tym tygodniu każdego dnia byłem w jakiejś szkole, nie mogę tego jakoś dokończyć. Także dokończę to na pewno pod koniec zimy i te kamery wszystkie zainstaluję. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to na moim kanale na YouTubie już z góry obiecuję, ale obiecuję, że na pewno to zrobię, teraz jeszcze zimą. Zrobię taki dokładny instruktaż, jak samemu taką kamerę przygotować i będę te kamery przygotowywał na wizji i za każdym razem każdy model kamery sprezentuję komuś z widzów. Także jak Państwo będą oglądać, to w jakiś sposób jeszcze nie wiem, ale zrobię jakieś losowanie. Każda kamera z tych 4 moich podstawowych kamer, które stosuję, pojedzie do widza, żeby mógł się nią cieszyć i żeby mógł filmować. Pytanie od Magdy. Czy będzie możliwość zamówienia drugiego tomu Przyrodyjek z autografem? Pozdrawiam. Oczywiście, bardzo chętnie, z dużą przyjemnością. Drugi tom Przyrodyjek już jest napisany, we wrześniu był skończony. Niestety nie było papieru i teraz czekamy na papier. To takie dziwne czasy, dożyliśmy do takich dziwnych czasów, że trzeba czekać na papier, ale czekamy na papier. Mi osobiście chyba ta druga część, znaczy może inaczej, pani, która sprawdza wszystkie moje błędy ortograficzne, które robię, interpunkcyjne i w ogóle wszystkie inne, to powiedziała, że jej się bardzo druga część podoba. Bardzo, bardzo. Także w jej ustach to jest duży komplement, więc mam nadzieję, że Państwu też się spodoba. Ja z ciekawością czekam na drugą część, ale mam pytanie o tą pierwszą część, bo wiem, że można ją zdobyć, biorąc udział w wyzwaniu. Powiesz coś więcej o swoim wyzwaniu, jak zdobyć pierwszą część z Twoim autografem? Można zdobyć pierwszą część i nawet mam też gawędy, które przeznaczę na kolejne wyzwanie. No można zdobyć za autografę, no tam się muszą Państwo wczytać. Ja nie będę podpowiadał, bo potem powiedzą, że ktoś tam, wiecie co robić. Wiecie co robić. Nie mogę, bo będzie... Proszę wejść na kanał Marcin z Lasu, a kolejne pytanie od Wiktora. Co to za las? Rozumiem, że co to za las, który jest w tych filmach? Ja mieszkam na Pojezierzu Brodnickim. To jest tak trochę w połowie drogi pomiędzy Toruniem a Olsztynem. Są dwa parki krajobrazowe. Górzyńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy i Brodnicki Park Krajobrazowy. To są tereny, w których się wychowałem, które znam. Ale też filmuję w różnych innych miejscach. Filmowałem też w Tatrach, bo musiałem sprawdzić kamery, jak sobie radzą w takich ekstremalnych warunkach. Bardzo chciałbym filmować też w parkach narodowych. I tutaj od razu uśmiecham się, może uda mi się w przyszłym roku poprosić dyrektora i dostanę zgody w Wigierskim Parku zostawienia kilku kamer. Mam te plany takie dosyć konkretne, to znaczy zawsze mam ściśle zaplanowane jakieś takie marzenie, co chcę zrobić i te marzenia filmowe realizuję. Tak, żeby były bezpieczne dla zwierząt, ale też żeby były ciekawe później te nagrania dla wszystkich widzów. No i oczywiście coś bardzo ważnego, nigdy nie biorę wynagrodzeń, czy nie sprzedaję tych materiałów, zawsze je udostępniam za darmo. Dlaczego to robię? Bo to jest
bardzo istotne, mi się wydaje, muszę to powiedzieć. Dlatego, że jak pracowałem w takich firmach, które robiły filmy przyrodnicze, to tam jak były takie stawki, na przykład, nie wiem, 10 tysięcy dolarów za dwie minuty filmu, to ci ludzie przestawali szanować zwierzęta, bo te pieniądze im to przesłaniały. Ja się bardzo bałem, że jak ja zacznę filmować zwierzęta, to wpadnę w taką samą pułapkę, czyli taką pułapkę zachłanności. Dlatego przyjąłem od samego początku, że wszystkie filmy będę za darmo udostępniał, bo nie jestem właścicielem przyrody i dzięki temu nie mam takiego ciśnienia jakiegoś. No, a jak potrzebuję pieniędzy, no to właśnie robię zrzutkę i ktoś mi pomaga, z internetów mi pomagają, jeżeli mam jakąś kryzysową sytuację jak ostatnio, więc uważam, że to jest bardzo etyczne podejście i przejrzyste. Marcinie, pytanie o Panie Joannę. Jakie szanse mają dziki na przetrwanie w obecnej sytuacji, gdy organizuje się niekończące polowania na nie? No to jest właśnie coś, co rozdziera mi serce tak naprawdę, bo niestety to jest tylko polityczna decyzja, to merytorycznego uzasadnienia nie ma żadnego. I o tym mówią wszyscy naukowcy jednym głosem i rzadko się zdarza taka jednomyślność ze strony środowiska naukowego i chodzi tutaj tylko i wyłącznie o głosy rolników, którzy nienawidzą dzików, bo dziki robią szkody na polach, no i są według rolników winnymi temu, że ASF się szerzy. Natomiast w lesie dziki są absolutnie niezbędne, są cudownymi zwierzętami, są niezwykle wrażliwymi zwierzętami, bardzo podobnymi do nas. O dzikach mógłbym mówić bardzo długo. Jest mi niezwykle przykro, że tak się dzieje. Co ja robię? Ja po prostu zrobiłem taki automatyczny karmik, który wieczorami i rano te dziki przytrzymuje koło mojego domu. Jak dzisiaj pojechałem, to po prostu te sieroty takie biedne, ale tak się też ucieszyły na mój widok. I staram się, tak jak kiedyś był taki Indianin, który zapędził wszystkie bizony do jednej doliny i w ten sposób uratował gatunek, tak ja staram się, żeby zapędzić te moje dziki do błotnika, który jest niedaleko mojego domu i żeby taka populacja, no właśnie, Adama i Ewy została u nas w lesie. Szkoda, bo na pewno my bardzo dużo za to zapłacimy. Z jednej strony jest też taki aspekt moralny, że zgadzając się na zabijanie loch, na zabijanie malutkich dziczków, na zabijanie matek wtedy, kiedy osieracone dziki nie mają szansy przeżycia, my tracimy swoje człowieczeństwo. I to naprawdę, to nie są żadne górnolotne słowa, no to są fakty. Przez stulecia na przykład łowiectwo ewoluowało w stronę taką, żeby jednak etyka łowiecka była niezwykle istotna. I ci starzy myśliwi przed wojną nigdy nie zrobiliby czegoś takiego. Nieważne, jakie ASF by było, czy nieważne, jaka byłaby presja ze strony polityków, po prostu, jakby to powiedzieć, honor i dobre imię jest bezcenne. Natomiast teraz za pieniądze można zrobić wszystko i są ludzie, którzy za 500 zł premii za ostrzelenie lochy będą do niej strzelać o każdej porze roku. To dla części myśliwych nadal jest nie do przyjęcia, z czego się bardzo cieszę, że są jeszcze etyczni myśliwi, którzy w tym procederze nie chcą uczestniczyć. Ale my już za bardzo wchodzimy w politykę, ale jak tutaj nie wejść w politykę, jeżeli ona tak bardzo nas dotyka, a tym bardziej dotyka gatunek, który robi na nas tak wiele dobrego. Na powietrza glebę w lesie, wyjada wszystkie szkodniki. No jest mi kleszcz jest dzięki temu, że one zjadają myszy. O dzikach można by się rozpływać i mówić same superlatywy. I proszę mi wierzyć, że taki dzik jest kochanym zwierzęciem. I gdybyśmy nie mieli psów, to myślę, że każdy z nas jakoś zwierzę domowe by trzymał dzika, bo to jest wyjątkowe zwierzę. Posypały się pytania. Jest o kłusowniku, tak przyłapałem kiedyś kłusownika. Tak, właśnie. To chcę od razu powiem, bo to jest bardzo ważne. Jeżeli Państwo będziecie mieć problem, że ktoś zakłada wnyki, to mój sposób jest następujący. Nawet taką zwykłą fotopułapkę, zwykłą za 200 zł z Allegro można zainstalować, bo wtedy nie będzie problemu jak zginie, tylko nie możecie ją Państwo przykręcić czy przyczepić normalnie do drzewa. Lepiej ją przyczepić
przysypać liśćmi gdzieś nisko, ale tak, żeby było widać ten wnyk z dalszej odległości. Natomiast sam wnyk trzeba wziąć patyk i zaciągnąć, żeby ta pętla nie była już taka duża, żeby nie było szansy, że zwierzę się tam złapie, a z drugiej strony kłusownik, który zakłada ten wnyk, jak zobaczy, że ta pętla jest zaciągnięta, to wtedy ma przymus i musi tą pętlę poprawić. I samo już nagranie poprawiania tej pętli jest dowodem, że on jest kłusownikiem, że on to robi, że on na te zwierzęta chce polować, bo jeżeli państwo tej pętli nie zaciągniecie, no to on obejrzy, zobaczy, że wszystko w porządku i pójdzie dalej. Będzie bardzo trudno udowodnić, że on coś złego robi, natomiast to jest najlepszy sposób i proszę tak działać, bo jest bardzo skuteczny. Wtedy uzyskujemy dowód taki bezpośredni, przekazujemy policji. Ja w ten sposób wyeliminowałem wszystkich wnykarzy w lesie. Nie ma ani jednego wnyka. Wszyscy zostali złapani na gorącym uczynku. Wracamy do pytania o obserwacje. Jaką porę dnia i roku mamy największe szanse na obserwację zwierząt w lesie, głównie wilków? Jeśli chodzi o wilki, to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ ten czas obserwacji zbliża się bardzo szybko. Na przykład dlaczego? Ponieważ około 14 lutego statystycznie jest apogeum rui u wilków i one wtedy są aktywne również przez cały dzień. I ja często i najczęściej obserwuję wilki wtedy na pograniczach terytorium. Na przykład tam, gdzie się u mnie dwie rodziny wilków stykają, a granicą jest rzeka, to wystarczy usiąść na pięku i wtedy z jednej strony wilki przychodzą nad rzekę, patrzą i z drugiej przychodzą. One są wtedy bardzo aktywne, można je spotkać w samym środku dnia. Jeśli chodzi o wilki, to bym bardzo radził połowę lutego. Jest to taki okres na obserwacje najbardziej odpowiedni. Natomiast kolejnym okresem później to jest schyłek lata, kiedy małe wilki są takie śmieszne, one tam łażą sobie, one już chcą dużo rzeczy odkryć, gdzieś tam w trawach można je zobaczyć, tylko już wtedy musimy mieć większą jak gdyby znajomość terenu, musimy wiedzieć, gdzie one są po prostu. Z kamer, które zostawiam, że wilki bardzo często mnie obserwują, także ja nie mam pojęcia o tym, że jestem obserwowany. Mam nawet taki film nagrany, jak płoszyły się sójki z tyłu za mną i zostawiłem kamerę i za mną szło 8 wilków, tak krok w krok. 46 sekund po odpaleniu kamery przeze mnie z tyłu przeszło 8 wilków za mną. Ale to nie tak, że one na mnie polowały, tylko dlatego, że one po prostu chciały zrozumieć, co ten facet ciągle w tym lesie robi i dlaczego on nie poluje i chodzi bez butów i w ogóle. Także, a chodzenie bez butów też państwu polecam, bo z jednej strony się człowiek bardzo cicho porusza, a z drugiej strony jesteśmy tacy, jest to szansa na wydobycie się z tła, bo wszyscy ludzie myśliwi chodzą w butach. Jak wy będziecie chodzić bez butów, to od razu wilki zobaczą, że coś jest nie halo i będą tak zafrapowane tym faktem, że pewnie prędzej czy później dadzą się obserwować, bo będą chciały zrozumieć, dlaczego ten człowiek chodzi właśnie na bosaka, a inni w butach. Pytanie od Huberta też było o wilki, już na nie odpowiedziałeś, więc kolejne pytanie, czy filmował pan te zwierzęta pod wodą, wydry, bobry? Ja mam, te moje kamery, które buduję, to one są do nawodnego filmowania, ale pewnego roku bóbr ściął drzewo, na którym była przymocowana kamera. I ta kamera wpadła pod wodę i tam była ze 3 miesiące, bo ja się dopiero potem zorientowałem. I okazało się, że mimo 3 miesięcy pobytu pod wodą, ona cały czas rejestrowała. Niestety woda była mętna, więc tylko takie smugi przelatującego bobra, ale na pewno i te czynniki druku właśnie wszystko działały. Ja kiedyś też miałem taki pomysł, żeby filmować w ten sam sposób. Tych pomysłów mam troszkę za dużo i potem problem jest z realizacją, ale na pewno do tego wrócę, bo to jest... No to naprawdę jest fascynujące, żeby spływać w bardzo czystej wodzie, zostawić kamerę, wtedy można będzie wydrę nagrać, można będzie nagrać ryby, które tam są, wiele innych ciekawych rzeczy. Kolejne pytanie, czy nie obawia się pan, że taki rodzaj popularyzacji przyrody i zachęcanie innych do podglądania zwierząt i ich filmowania może spowodować nadmierną presję na dziką przyrodę i wywoływanie zbędnego stresu dla zwierząt? Oczywiście każda nasza obecność to jest jakiś tam rodzaj stresu dla zwierząt. Są takie badania, które pokazują, że ptaki, jak widzą człowieka z lornetką, to uciekają, ten dystans ucieczki jest 3 razy większy.
Czyli jak my jesteśmy, mamy lornetkę, to ptak ucieknie ze 300 metrów, a jak mamy widły, to ten ptak ucieknie ze 100 metrów. Czyli one się dużo bardziej boją tych podpatrywaczy przyrody z lornetkami, bo ich jest w niektórych miejscach za dużo. Ale z drugiej strony jest to chyba najbardziej fajny kontakt z naszymi korzeniami, bo my tak naprawdę od niedawna mieszkamy w miastach, od niedawna zbudowaliśmy cywilizację i tak głęboko jesteśmy wrośnięci w przyrodę i im bliżej tej przyrody będziemy, tym bardziej będziemy chcieli o nią dbać. I myślę, że tu jest klucz problemu i to jest bardzo ważne, że ta armia ludzi, którzy chodzą do lasu na spacery, tak naprawdę ten las kochają, kochają przyrodę. Jeżeli będzie taka sytuacja, że nie wiem, ktoś będzie chciał wyciąć połowę lasu w Polsce, o tak, to na pewno będą protestować, bo wiedzą, że las to jest coś więcej niż drewno, ale to też jest miejsce życia dzikich zwierząt i miejsce, gdzie człowiek może się zresetować w tym takim trudnym świecie. Ja bardzo do tego zachęcam. Uważam, że wszystko można robić. Oczywiście trzeba robić to z głową, czyli nie wchodzić z butami do stoi zwierzyny. Można obserwować zwierzęta. Nie trzeba robić to z bliska. Można robić to z większego dystansu, używając lornetki, podpatrując tak, żeby nie płoszyć zwierząt. I wtedy mamy satysfakcję, że widzimy naturalne zachowania i właśnie to i nie szkodzimy w tym lesie. A z drugiej strony też resetuje to nas. Ale z kolei bym przestrzegał i prosiłbym o taką rozwagę, żeby nie, jakby to powiedzieć, nie uczestniczyć w takich zawodach, kto zrobi lepsze zdjęcie, kto zrobi kolejne zdjęcie suweczki na przykład, nie wabi tych sów, żebyśmy też dużo czytali o etyce i pamiętali o tym, że też właśnie potrafimy szkodzić tym zwierzętom. Sama obserwacja, czy sama taka fotografia czysto amatorska na pewno w żaden sposób nie zaszkodzi, a sprawi, że my będziemy mieć szczęśliwsze życie, a przyroda zyska w nas, w tych obserwatorach sprzymierzeńców. To pewnie był komentarz do tej wypowiedzi. Adam Zweryt pięknie pisze o stresie u ptaków. Polecam literaturę pod tytułem Krajobraz strachu. A kolejne pytanie. Czy udostępni Pan gdzieś film z dzisiejszego spotkania? Ja zacznę odpowiedź na to pytanie. Dzisiejsze spotkanie jest nagrywane i ono będzie dostępne na naszym Facebooku. A gdzie można zobaczyć inne filmy? Inne filmy można zobaczyć u mnie na kanale Marcin z Lasu. Ja też to publikuję na Instagramie. Mam jeszcze tak dużo fajnych ujęć. Naprawdę, jutro jadę do lasu szukać tropów, ale przy okazji postawię kamerę i nagram kilka kolejnych historii, bo takie cudne rzeczy się wydarzyły, takie niezwykłe ujęcia udało się zrobić, że jeszcze jedno Państwu powiem, że to wszystko to jest nic nie warte. Najszczęśliwszy to ja jestem z tego, że ja mogę się z tym dzielić, bo cała radość tak naprawdę jest w dzieleniu się. Że gdybym ja to wszystko widział albo kisił to w archiwum, to w ogóle byłoby bez sensu. Ale to, że ja mam osoby, które chcą to oglądać, chcą przeżywać tak samo jak ja, to dopiero jest tak naprawdę prawdziwa radość tego wszystkiego. I też Państwu tego życzę, że jak jesteście, to nawet możecie, nie musicie tego filmować, nie musicie fotografować, wystarczy, że opiszecie swoje przeżycia i to, że możecie się tym podzielić z innymi ludźmi, będzie na pewno dla was, będzie wam dawało dużo szczęścia. Pan Bartek pisze, pan mówi, że można używać pana filmów, chciałbym użyć do ciekawostek o zwierzętach na kanale YouTube. Oczywiście, jeżeli pan ma ochotę, zapraszam. Dobrze jest napisać tylko, że to są moje filmy, tak przy tej przyzwoitości. Kolejne pytanie, czy obserwuje pan ptaki? Jeżeli tak, to jak zaobserwować te drapieżne? Drapieżne to tak samo jak te zwykłe, ponieważ ja dzisiaj właśnie, jak już Eli mówiłem na samym początku, mam taką kamerę w lesie koło mojego domu. Jak tam brakuje na przykład w karmniku słonecznika, to ja po prostu, jakby się waliło, paliło, jadę i ten słonecznik uzupełniam. A dzisiaj rano patrzę, że już jest go tak mało, że do jutra może nie wystarczyć, więc wsiadłem w samochód, przełożyłem wszystkie plany, pojechałem, nasypałem tego słonecznika i oczywiście nie mogłem się oprzeć, żeby nie posiedzieć, nie popatrzeć trochę na
te zwykłe sikorki, kowalika, który ciągle tam rozrabia, ciągle gada, sikorkę czubatką, która z wszystkimi się kłóci i słychać ją z daleka, mądraszkę, która potrafi przegodzić znacznie większe od siebie, albo dzwońce, które siedzą i się ciągle biją w tym karmiku. I to jest naprawdę, jest co oglądać, za każdym razem mnie to cieszy, ale taka koncentracja ptaków natychmiast przyciąga drapieżniki. Krogulec to jest po prostu 100%. One oczywiście momentalnie się ostrzegają, że taki krogulec nadlatuje, ale jest. Z drapieżnikami jest tak, że to każdy gatunek ma inne wymagania. Ja na przykład bieliki obserwuję głównie nad morzem, bo tam jest je łatwo obserwować. Często zdarza się też sokół wędrowy, nawet sfilmowałem takie ujęcie, ono jest do obejrzenia u mnie na kanale, jak sokół wędrowy atakuje bielika i bielik sobie doskonale z tym daje radę. Nad Wisą zawsze jest dużo bielików, dużo jest ptaków drapieżnych. Sowy to właściwie można obserwować w dużych miejscach. To zależy, co chcemy, bo jastrzębia, gołębiarze też można obserwować, chociaż jest ich dużo, ale są dosyć skryte. Także to bardzo zależy od gatunku. Jaki gatunek akurat chcemy, jeżeli ja chciałbym obserwować na przykład, co jest myszołowa, no to wystarczy, że pojadę na łąki, na otwartą przestrzeń, tam gdzie one polują i na pewno gdzieś tam myszołów będzie. No, myszołowe są niedocenianym gatunkiem, który jest bardzo pięknym gatunkiem, bo ma ogromne zróżnicowanie osobnicze. Czyli zdarzają się zupełnie białe myszołowe, zdarzają się ciemniejsze. Piękne ptaki, naprawdę piękne. Lubi pan ptaki czy wilki? Kolejne pytanie. Znaczy ja tak staram się, ja najbardziej szczerze mówiąc, ja lubię dziki. Nie? Jak mam wybrać pomiędzy ptakami a wilkami, to wybieram dziki. Ale na przykład jeżeli chodzi o wilki, to jest taka największa wolta, którą w życiu zrobiłem. Ponieważ jak byłem młodym człowiekiem, to u mnie w lesie były rysie, ale nie było wilków. I cała moja wiedza o wilkach była taka przekazywana przez wujków, którzy byli myśliwymi i oni mi wpoili trochę taki strach przed wilkiem, trochę, że to jest takie agresywne zwierzę. Historie były takie, że trzeba było się oganiać jakimiś łańcuchami przed wojną, przed tymi właśnie wilkami. I ja zrobiłem największą woltę, bo z takiego strachu i takiego nielubienia wilków, bo one przecież zjadają moje jelenie, stałem się osobą, która głęboko podziwia te zwierzęta za ich mądrość, za szanowanie praw natury, za to, jakie są. Naprawdę ja tak, jak kocham dziki, to do wilków czuję taki pozytywny respekt i głęboki szacunek. I bardzo bym chciał, żeby dzikie zwierzęta nas, ludzi, postrzegały tak, jak patrzą na wilki. Bo jak widzą człowieka, to bez znaczenia, czy człowiek jest najedzony, czy jest głodny, my we wszystkich zwierzętach budzimy paniczny lęk. Natomiast jeżeli wilk jest najedzony, to jelenie potrafią paść się koło takiego wilka, który sobie tam śpi, czy leży na słońcu, bo wiedzą, że on przestrzega zasad, że on nie będzie polował na jelenia, skoro nie musi, bo ma pełny brzuch. I tak samo komfortowo czują się zwierzęta, które są w sile wieku i w sile, bo wiedzą, że łatwo uciekną wilkowi, więc wilk nie stanowi dla nich zagrożenia. Zresztą nawet Sabina Nowak mówiła o takich badaniach, gdzie mierzony był poziom hormonu stresu i w miejscach, gdzie się wilki pojawiły, ten poziom kortyzonu spadał o 40%, gdzie się pojawiły wilki, czyli one były o 40% bardziej zrelaksowane, bo wilki nie są zabójcami, one są pasterzami. Ja bym chciał, żebyśmy też na wilki tak patrzyli, że one są gospodarzami lasu, pasterzami swoich stad. Czy swoich, jak swoich, po prostu stad jeleni, stad saren i przestrzegają praw natury, bo muszą to robić, bo nieprzestrzeganie praw natury, czyli gdyby one biegały za zdrowym jeleniem, to po prostu by się straciły kalorie i to byłoby bez sensu. I dlatego bardzo bym sobie tego życzył i Państwu też, żeby zwierzęta w lesie patrzyły na nas tak jak na wilka, czyli jak my jesteśmy najedzeni, to wtedy by nie uciekały, dawały się obserwować. No i właśnie. Trochę się, przepraszam Państwa, że ja jestem taki gaduł i się za dużo gadam. Nie? Proporcje są niezachowane.
Opowieść jest cudowna, aż tutaj padła deklaracja, jutro biegnę skoro świt do lasu. Także opowiadę jak najwięcej, coraz więcej będzie nas, pozytywnych obserwatorów przyrody. A kolejna osoba pisze, mam pytanie o insekty. Może jakieś mało popularne udało się sfilmować, modliszki na przykład? Niestety nie. Niestety nie, może dlatego, że ja trochę mało uwagi poświęcam. No nie, oczywiście filmuję owady, jak się uda, ale żeby filmować owady, trzeba się jak gdyby temu poświęcić. I pójść do lasu czy na łąkę z takim przekonaniem, z takim celem, że te owady chcemy filmować. Poza tym przyznam się szczerze, ja nie mam aż takiej wiedzy, żeby wiedzieć doskonale, że ten owad jest akurat rzadkim gatunkiem, czy trudnym do sfilmowania. Oczywiście znam te wszystkie podstawowe, ale mam wielki szacunek dla ludzi, którzy naukowo się zajmują tymi owadami i mają po prostu ogromną wiedzę i potrafią rozróżnić gatunki, których ja nigdy bym nie podejrzewał nawet, że są odrębnymi gatunkami. Mam takich znajomych, którzy świetnie to robią. Nawet uczestniczyłem ostatnio dwa razy, koledze pomagałem, który jest doktorem, który bada pewien gatunek motyla i wymyśliłem taką kamerę, która od rana do wieczora filmowała gąsienicę. Czyli cykl życia gąsienicy, który okazał się bardzo istotnym materiałem, bo ten cykl życia, jak ona długo żeruje, w jakich porach dnia, w jakiej wilgotności i temperaturze, te wykresy okazały się być bardzo cenne w badaniach i dalej ochronie tego gatunku. Bo to jest jeszcze jeden aspekt takiego filmowania, że z jednej strony ja pokazuję Państwu fajne filmiki, ale z drugiej strony uczestniczę w jakichś programach badawczych i w tym roku myślę, że będę jeszcze w Ślepowronie uczestniczył, ponieważ zmodyfikowane kamery mogą być świetnym nośnikiem danych, takich, żeby badać. Na przykład rok temu, co prawda z małym sukcesem, na koniec, żeby sprawdzić, gdzie są tereny toku leśnych, żeby zmodyfikować szlaki w Tatrach na czas toków, żeby nie przeszkadzać tym ptakom. Czyli to są takie bardzo fajne rzeczy. Pomoc, bo jeśli zmodyfikujemy jakiś szlak, żeby nie przechodził przez tokowisko, głuszczów na przykład, no to dzięki temu te ptaki mogą normalnie funkcjonować, a możemy to zrobić takimi zmodyfikowanymi kamerami, które będą poklatkowo rano i wieczorem nagrywać i wtedy zbadamy, w których miejscach te ptaki rzeczywiście tokują. Także takich możliwości jest na pewno znacznie więcej i ja co roku w jakimś takim projekcie za zeszłym roku właśnie też taki projekt. Podziękowanie za książkę Wędrowika i jego mieszkańcy. To podziękowanie od Wojtka. To miło, panie Wojtku, dziękuję. To bardzo, bardzo piękne, co pan napisał. I budujące. I pytanie od Huberta. A czy zwraca pan uwagę na rośliny, jakieś ciekawsze znalezione gatunki? No pewnie. Najbardziej jestem dumny z pełnika europejskiego, który znalazłem na łące i nikt nie wiedział, że on tam rośnie. Znalazłem też bardzo wiele stanowisk lilii złotogów, też nikt nie wiedział, że one tam rosną. Trochę się znam na porostach, może nie jakoś super dobrze, ale te takie bardzo rzadkie gatunki jestem w stanie wyłowić ze środowiska. Także na rośliny zwracam ogromną uwagę. Zresztą, jak mówiliśmy na początku, ja jestem trochę też z wykształcenia leśnikiem i te drzewa bardzo mnie fascynują, że sam las i całe to życie dookoła i to, żeby ten las był naprawdę cenny i bujny, żeby tam było dużo owadów, które będą mogły zapylać rośliny, żeby tych roślin było dużo, żeby zwierzęta mogły potem tych roślin używać jako lekarstw, żeby się pozbyć na przykład pasożytów. No to wszystko jest tak cudownie powiązane w tym lesie, że nie da się interesować tylko wilkami i nie mieć zielonego pojęcia o tym, jakie gatunki drzew czy jakie gatunki roślin rosną dookoła. Zwłaszcza, że tych roślin jest trochę mniej niż owadów i są łatwiejsze do opanowania, także swego czasu to ja
naprawdę większość roślin znałem, jak szedłem przez las, to tak 90% na pewno udawało mi się rozpoznać. Czy planuje Pan napisać kolejną książkę dla dorosłych czytelników w stylu gawęd? No właśnie, są gawędy, teraz ta drugi tom przyrodnie, który będzie niedawno, to jest taki troszeczkę jak gawędy, bo tam jest znowu o zwierzętach takich jak pumba, chrumcia, innych, które bardzo blisko ze mną były. I to jest chyba trochę weselsze niż pierwszy, no i tam jest więcej historii napisanych. Gawędy są wyjątkowe i zawsze będą jedyne i wyjątkowe, ponieważ tak naprawdę opisałem zwierzęta, które mnie zmieniły, bo ja, to nie jest tak, że człowiek się nie zmienia. Ja się zmieniam cały czas i one mnie zmieniły zawsze na lepsze. To znaczy ja tym zwierzętom tak wiele zawdzięczam, że każdy ten każdy osobnik, każda historia, którą opisałem, to dzięki tym zwierzakom to stałem się po prostu lepszym człowiekiem. I tego Państwu też życzę, żebyście mieli okazję i możliwość, by zwierzęta was zmieniły, bo na pewno zmienią was na lepsze. Joanna potwierdza, Gawędy o wilkach to cudowna książka. Ja też dołączam się do tego zdania. Rewelacyjna książka. Bardzo ją lubię dawać w prezencie różnym osobom, także to też jest taki pomysł na tą książkę. Pytanie od Bartka. Chciałby pan pojechać na Alaskę? Tak, panie Bartku, ja powiem więcej. Teraz w ostatnich gawędach, nie, w drugiej części przyrodyjek będzie opisana historia, jak byłem kilometr, nie, na granicy Alaski byłem zimą pomiędzy Yukonem a Alaską i cały czas mnie to jakoś gnębi. Bardzo chciałbym tam pojechać. Co więcej, kiedyś tam pracowałem w Ameryce Północnej z, jak się na nich dobrze mówi, rdzennymi Amerykanami, o właśnie, z plemienia Haida. Jeden z tych moich przyjaciół, który dwa razy mnie odwiedził w Polsce, jest teraz, skończył prawo i jest prawnikiem na Alasce i on mnie bardzo zapraszał, żebym go odwiedził. Co więcej, on jest rdzennym Amerykaninem i dzięki niemu ja zawsze miałem takie dobre kontakty z różnymi starszyznami plemiennymi. I ja bardzo bym chciał tam pojechać i nawet mam taki tajny plan, żeby pojechać z kamerami w tym roku. I mam nadzieję, że w sierpniu mi się to uda i pierwsze 10 kamer zawiozę. Co prawda zostawię je pewnie trochę bardziej na południu, bo mam tam taki tajny plan do zrealizowania. No ale mam nadzieję, że to mi się uda. Ja w ogóle bardzo nie lubię podróżować, nie lubię jeździć, a jakoś życie mnie zmusza, że muszę. No ale co zrobić? Jak trzeba, to trzeba. Czy kiedyś w trakcie obserwacji został pan zaatakowany przez zwierzę albo poczuł się zagrożony? Czy przebywając w lesie możemy czuć się bezpiecznie? Możemy czuć się bezpiecznie w lesie. W lesie nam nic nie grozi, o ile przestrzegamy takiej głównej zasady takiego dystansu ucieczki. To znaczy każde zwierzę ma dystans ucieczki albo dystans ataku, różnie to może być. I starajmy się zwierząt nie zaskakiwać, bo żubr na przykład ucieka przed człowiekiem. On się tak samo boi jak inne gatunki, ale jeżeli, nie wiem, zaskoczymy go na przykład, no to może się zdarzyć, że zaszarżuje w naszym kierunku. I lepiej jest zawsze dać do zrozumienia, jeżeli idzie na nas, nie wiem, locha z młodymi, to nie czekajmy, aż dojdzie na kilka metrów albo jak wyprzedzą nas małe dziczki, tylko pomachajmy ręką, żeby ona zdawała sobie sprawę z naszej obecności, bo wtedy ona sama zdecyduje, jak daleko koło nas chce przejść. I muszę powiedzieć, że często dziki mnie straszyły. To nie było tak, że one mnie atakowały, ale jak spotykałem lochę z młodymi, która była zaskoczona moją obecnością, to ona wtedy biegła bardzo szybko w moim kierunku, ale to jest tak, że to nie jest atak. One biegną, całe nastroszone, ale zawsze się przed człowiekiem zatrzymują i potem odchodzą z powrotem. Tylko nie wszyscy są w stanie wytrzymać to napięcie, żeby pozwolić, żeby stać nieruchomo. No, one nie mają po co nas atakować i naprawdę tego nie robią. Ja, jedyne zwierzę, które mnie ugryzło, mam jeszcze tutaj ślad na nadgarstku, to ja pracowałem też, to opisałem w przyrodnikach w Ameryce Południowej i filmowałem anakondę, która niby spała. Trzymałem kamerę w ten sposób i ona złapała mnie za nadgarstek i pokaleczyła dosyć solidnie.
to jedyne zwierzę, które mnie ugryzło, ale to z mojej winy, bo właśnie też nie zachowałem tego dystansu i za bardzo się zbliżyłem do tego tęża. Aga skomentowała, że w lesie największym zagrożeniem są myśliwi. To jest prawda, ja też się czuję, znaczy boję się tylko myśliwych, nie dlatego, że oni, nie wiem, mnie opieprzą czy zrobią mi krzywdę, tylko dlatego, że oni niestety regularnie mylą ludzi z dzikami, zwłaszcza teraz. Ja się boję tego, że ktoś po prostu pomyli mnie ze zwierzęciem, z dzikiem i tego się boję, dlatego kiedyś chodziłem bardzo dużo po lesie, bez butów, prawie po nocy, a teraz tego nie robię, bo się tego boję i używam latarki, jak idę przez las, żeby oni wiedzieli, że to jestem ja. I też Państwu to radzę, żebyście uważali, bo to nie tak, że myśliwy chce Państwu zrobić krzywdę, ale po prostu może się pomylić. I takie pomyłki zdarzają się bardzo, bardzo często, za często. I po prostu uważajmy w lesie o zmroku, żebyśmy byli widoczni, żebyśmy byli rozpoznawani. A w temacie dzików, co się stanie, gdy zobaczysz rodzinkę, na przykład dzików, które się nas nie boją? No tak się nas nie boją, to nie ma problemu. To znaczy, że nie znają ludzi, że po prostu luzik, nic. Jak nie macie psa, to w ogóle, no chyba, że macie coś, nie wiem, sernik w reklamówce, to wtedy mogą podejść i szarpać za tą reklamówkę, bo będzie im ten sernik pachniał. Ale one tam nic złego nie zrobią, absolutnie nie. To one nie są zainteresowane, one, no po co, nie zjadają ludzi w żaden sposób. Także proszę, no może być problem, jak macie psa państwo, bo pies może szczekać, a dziki często mają taki odruch, no też zrozumiały, że one przepędzają wilki, które chciałyby zjeść takiego małego warchlaka i są w tym bardzo skuteczne, bo tam, gdzie ja obserwuję rodzinę wilków, jest też taka bardzo stara locha, a to nie jest jakieś negatywne określenie, pejoratywne, tylko po prostu jest bardzo doświadczoną matką i ona jest sama, ma 12-11 warchlaków na wiosnę i jesienią ma dokładnie tyle samo. Te wilki nawet nie próbują porwać takiego małego prosiaka, chociaż pewnie chciałyby, ale ona jest tak zdeterminowana w obronie tych młodych dziczków, że sobie doskonale daje radę nawet z 8 wilkami. A one nie ryzykują, bo ona ma ostre kły, jest bardzo szybka. Dlatego dziki często mogą potraktować psa jako zagrożenie, takie instynktowne zupełnie zagrożenie. Tak jak bronią przed wilkiem swoich młodych, tak samo będą bronić przed psem, a wtedy pies ucieka ze strachu do swojego właściciela. No właśnie, i sami się prosili o kłopoty. Tu następne pytanie było o gatunki zwierząt, jakie pan chciałby spotkać. W tym roku chcę, ponieważ miałem problem z samochodem. Od 2 lat nie mogłem nigdzie dalej się wybrać, bo mi się ciągle psuł samochód, bo już umierał. Na szczęście zorganizowałem zrzutkę w internecie i mi pomogli internauci i ten samochód finalizuje, jest, nareszcie. Będę mógł pojechać w Bieszczady, będę mógł pojechać w góry i dużo więcej czasu poświęcić rysiom i niedźwiedziom. To są takie 2 gatunki, na które chcę się skoncentrować. Głównie po to, że mam jakiś taki plan, który gdzieś tam z tyłu głowy mi się układa, ale nie mogę jeszcze powiedzieć, bo jest trochę tajny, ale muszę nabrać więcej doświadczeń, jeżeli chodzi o te 2 gatunki, żeby móc filmować i robić jakieś takie fajne ujęcia, które chciałbym bardzo zrobić, które mi się marzą. No mam dużo, dużo takich planów. Te moje kamery są na szczęście teraz na tyle trwałe, że właśnie mogę je zostawić na rok i to już daje mi zupełnie możliwości. Także w tym roku też myślałem, by pojechać na północ, do Skandynawii i zostawić tam, gdzie są niedźwiedzie, gdzie są rosomaki, te moje kamery w takich miejscach, gdzie one mogą przechodzić i po prostu po roku pojechać i zobaczyć, co się nagrało. I pewnie tak zrobię. Także w tym roku mam bardzo dużo planów, abyśmy tylko wszyscy zdrowi byli. I Państwu i sobie tego życzę, żebyśmy mogli te plany realizować. Ja też do tych życzeń dołączam. I kolejne pytanie. Z ogromnym szacunkiem i fascynacją opowiada Pan o zwierzętach. Czy zjada Pan steki? Nie. Nie.
Nie zjadam. Nie zjadam steków i muszę powiedzieć, że dzięki temu nie mam już takich problemów z nadwagą, jak miałem kiedyś. Chociaż wsuwam serniki i inne rzeczy, to jednak mięso jest tak potwornie kaloryczne i człowiek się dużo lepiej czuje, jak mięsa nie je, chociaż nie mogę powiedzieć, że mi mięso nie pachnie. To jest tak, że mi pachnie, to nawet bardzo mi pachnie, jak jest dobrze przyrządzone, a to nie znaczy, że się na nie rzucam, broń Boże, no po prostu ma się jakieś tam zasady. Chociaż uważam, że dobrze jest mieć taką miękki wegetarianizm, to znaczy, żebyśmy jedli po prostu tego mięsa mniej. Nie musimy się od razu wyrzekać go kompletnie, ale jest mniej, bo to na pewno będzie dużo lepsze dla naszego zdrowia i dla naszej planety, ale nie musimy się zupełnie go wyrzekać. Tak jest moje zdanie. Ja nikogo nie zmuszam do tego, żeby rzucił mięso. Może tak. Mariola skomentowała, ja również nadrabiam słodyczami. No właśnie, pani Mariolu, no to jesteśmy w tym samym klubie. A jak ktoś nie je mięsa i pójdzie do supermarketu koło takiego stanowiska, to mu tak to mięso śmierdzi, że po prostu mu szok. Tak na marginesie. A my też inaczej pachniemy. Ludzie, którzy nie jedzą mięsa, zupełnie inaczej pachną i też zwierzęta w lesie zupełnie inaczej na to reagują. Ja też mam takie szybkie od razu skojarzenie, że ja miałem taką fazę bardzo głębokich relacji z dzikami, ale były takie naprawdę przytulone wszystko, ale w międzyczasie przyplątał mi się chłoniak i miałem normalną chemioterapię. I te wszystkie zwierzęta, które mnie tak lubiły, które mnie tak dobrze znały, to uciekały, bo podchodziły na dźwięk mojego głosu, ale jak tylko powąchały, to nie poznawały mnie zupełnie. Czyli tak naprawdę decydującym zmysłem zwierząt w rozpoznaniu ludzi jest jednak węch. Bo nawet to, że ja do nich mówiłem, że one mnie poznawały i widziały, to jednak nie pasowało to, jak ja pachniałem, a po prostu mój zapach był zmieniony, bo dostawałem jakąś tam dożylne leczenie dostawałem. I dlatego też jest to ważne, jak my nie jemy mięsa, to dużo lepiej się te zwierzęta obserwuje. To jest tak na marginesie. Hubert pozdrawia z Rzeszowa. Czekamy na Pana w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości. Powodzenia. Dziękuję za świetny wykład. Dzięki Panu zacząłem się interesować wilkami i zmieniłem stosunek do dzików. Dziękuję. O, to bardzo miło mi, to super, to tak bardzo budujące. Zwłaszcza, że do dzików to już w ogóle, ho, ho, ho. Nie widzę więcej pytań. No to super. Ja też muszę Nasze zaraz pójść psami na spotkanie zbliża spacer. się ku końcowi. Tak, bo psy też czekają na spacer, więc wziąłem ostatnio psa ze schroniska, bo złamał mi serce, właściwie ona złamała mi serce no i teraz mam dwa pieski, które są bardzo szczęśliwe razem. I też Państwa zachęcam, że nie kupujcie, broń Boże, jakichś psów z hodowli, bo te ze schroniska to są trudne czasami, bo mają jakieś tam przejścia. Ta moja jest bardzo trudna, bo pewnie miała trudne życie, ale jest cudowna. Ona się tak cieszy, tak chodzi na dwóch łapkach, taki słodki kundelek, taka parówka kochana, że aż miło do domu wracać, jak ktoś się tak bardzo cieszy. Także też Państwa zachęcam. Chciałem bardzo podziękować za dzisiejsze spotkanie, za gościnę tutaj Parkowi. Bardzo, bardzo dziękuję, że zorganizowałaś Ela to spotkanie. To też Ci bardzo dziękuję, bo Twoja zasługa. I Państwu za uwagę. Bardzo mi było miło się z Państwem spotkać. Mam nadzieję, że będziemy mieć okazję kiedyś nie wirtualnie, tylko tak bezpośrednio. Jak pandemia się skończy, to ja dużo jeżdżę po Polsce, także Państwa na takie spotkanie zapraszam. Posypały się w czacie podziękowania. Ja bardzo dziękuję. Dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie Wigierskiego Parku Narodowego na to spotkanie. Czas to wymusiło, że jest to spotkanie online. Mam nadzieję, że to się zmieni. Nie tak niebawem, że będziemy mogli się spotykać w realu, bo te spotkania niosą zupełnie inną energię. Korzystając z tego, że tu jesteśmy, chciałabym zaprosić wszystkich na spotkanie online jutro z Anią Krzysztofiak, pracownikiem Wigierskiego Parku Narodowego. Opowie o życiu na wulkanie, czyli o Teneryfie. Jutro godzina 18. Linki na Facebooku i na naszej stronie internetowej. Okej, to dziękuję bardzo i pozdrawiam jeszcze raz i do zobaczenia. Ja już się rozłączam. Dziękuję i do zobaczenia.